Witam widzowie, dzisiaj skomentuję dla Was 6-minutowy fragment, także zaczynamy oglądanie. Rozciągnijcie się wygodnie w fotelach, bo jak widzicie, zaczynam tutaj niszczyć wieżyczkę smokowi. Wiecie czemu komentuję Wam audio? Ponieważ nie nagrało się i jeszcze próbowałem poprzednio, tylko ten film miał 14 minut i uznałem spoko, mógłby mieć 14 minut. Tylko wiecie, taki komentarystek zrobimy, bo w tle będziecie mieć smoka, ja będę sobie o czymś gadał i... Wiecie, zostawcie łapkę w górę z bika z dzwonkiem, bo mi się nie nagrało audio i mi teraz smutno jest i wy nie macie co oglądać, a ja miałem to fajnie nagrane i wiecie o co chodzi. Po prostu daję wam taką informację, że rzeczywiście tego smoka zabiłem, żeby później nie było skąd masz tyle expa, bo później miałem chyba 70 level po tym i pewnie nagram wam jakiś kolejny odcinek, właśnie bo teraz będzie 70 subów, jakby to oglądacie to nie wiem, jutro, dzisiaj, nie wiem. Właściwie ten odcinek jest nagrany kilka dni temu. I dopiero go teraz nagrywam, bo miałem problemy z dyskiem i w ogóle po prostu dysk miałem za wolny i montować się nie mogłem, bo mi program tak lagował. Ale dobra, jest git, to się liczy, więc sobie oglądamy, jak widzicie. Fajnie wszystko jest, ta jest, fajnie. Nie no, minuta filmu, ja już nie mam o czym gadać, nie? Bo wcześniej się tak wygadałem i teraz wiedziałem, co mówić. Patrzcie, jakie skillowe wiadro, strącił mnie smok i ten. Dobra, tu już jest dosłownie, no nie wiem, może nie końcówka, bo jeszcze trochę tego tutaj zostało. Ja sobie trochę mikrofon przybliżę, bo tak. Ogólnie, jak to wygląda? Film ten miał godzinę, więc wyciąłem wam dosłownie 6 minut walki ze smokiem i już tu takiej, po tej najgorszej części, gdzie już zginąłem chyba. Więc już tutaj macie właściwie małą dosłownie część walki ze smokiem. Nawet nie wiem, czy w tej części zginę. Po prostu wiecie, to jest taka część, żebym po prostu wam wrzucił to na YouTube'a, żeby nie było, że później, a skąd ty masz właśnie tyle levela tego czegoś? Właśnie po to wam to wrzucam, żebyście się później nie pruli, że nie wiem, masz jakiś achievement albo coś takiego, bo wiecie. Później by to tak wyglądało, także tutaj sobie niszczę te wieżyczki, już wcześniej je niszczyłem, tylko teraz niszczę te pozostałe. Jeszcze dokładnie nie wiem, ile mi ich tutaj zostało, więc różnie to może być. Tutaj mnie chyba smog uderzył, trochę mnie to biło, a nie, nie smog, ale dobra, smog tutaj zlatuje i tu będą chyba pierwsze hity. O, jeden smog się nie uleczy, bo właśnie nie wiem, czy jeszcze wieżyczek żadnych nie miał, znaczy właściwie czy miał wieżyczki. A właśnie nie wiem, czy tutaj już są te ostatnie takie hity, bo to już mogą być w sumie ostatnie. Tak, ten smog już się nie leczy, no, zauważyłem. Widzicie, on już sobie odlatuje. I teraz już trochę będę czekał, aż on zleci. Ja sobie tu wywalam syf przy okazji, biorę sobie tutaj chlebek, żeby podjeść. W sumie nie wiem czemu, bo ja na peaceful z nim walczyłem, ale wiecie, różnie to bywa. I właśnie jeszcze 12-minutowe nagranie audio miałem, ale właśnie mówię, że nie chciałem, żeby ten odcinek był zbytnio długi, więc zrobiłem wam z tego 6-minutowe nagranie, więc wiecie, jak to bywa. Różnie, więc no tak dziwnie trochę. No to audio, co teraz nagrywam, ma ponad 3 minuty, więc jeszcze mogę na spokojnie do was gadać. Oj, nawet chyba równo jest. Nie, audio jest trochę ten... Audio jest trochę dalej. Audio troszkę wyprzedziło. Ale wiecie, to się da powycinać jakiś początek i będzie git. Dobra, jak widzicie tutaj... co ja właściwie tutaj robię, bo teraz się skupiłem na tym, ile trwa audio. A, tutaj sobie sprawdzałem, ile trwa film i mi wyszło mi, Jezu Chryste Panie, godzina. I powiedziałem, kończymy walkę ze smokiem, trzeba cię jak najszybciej smoku zabić. Więc tutaj sobie po prostu czekam, aż on zleci. No i jak widzicie, on, narzekam teraz na niego, żeby zleciał. On się tak dziwnie kręcił, więc ja już wiedziałem, że zaraz zleci, tylko no dziwnie, strasznie dziwna smoczyca to była. I tu już chyba będzie chciał zlatywać, czy tam chciała. O, tutaj będzie zlatywać. Żygi mu fioletowe z ust lecą. A w ogóle jeszcze tutaj znalazłem w tej twierdzy, jak widzicie, mam książkę z enchantem i tam był chyba sharpness i efficiency, więc ja sobie to na miecz chciałem dać. I tutaj strasznie wolno tego smoka biłem, jak widzicie, tak? Zamiast szybko podskakiwać i go bić, to ja jakby, tak wiecie, strasznie... O, tutaj dopiero pod koniec, właśnie. Dopiero pod koniec mu te większe hity jakby dałem szybsze. A wcześniej takie słabe te hity wchodziły. Znaczy, właściwie nie wchodziły, tylko słabo dawałem, bo jakoś tak wolno. Ale wiecie, wiecie jak to wygląda. No i co, teraz smogam połowę HP, ja tutaj nie wiem, biegam i czekam, aż on zleci i tu będę chciał chyba sobie porobić wiadra, będę się budował powiedzmy na... A, tutaj mówiłem, że... O, i tu sobie zrobię 5 bloków
i będę skakał i tu zrobię sobie 10 bloków, się podbuduję i też sobie zrobię wiadro. Później to skopię i później smok chyba jakoś zleci, tak mi się coś wydaje. Więc oglądajcie, bo teraz będzie smok zlatywał. I nie wiem właściwie, czy ktokolwiek z Was to ogląda, ale wiecie. Mam nadzieję, że to oglądacie, że jesteście ciekawi, jak się potoczyła moja walka ze smokiem. Chociaż nie jest ona zbytnio ciekawa, bo właściwie smok zlatuje, ja robię sobie wiadra i zwykła walka ze smokiem, ale wiecie, różnie to bywa. Dobra, tutaj walnąłem parę razy smoka, ja już wiedziałem, kurde, po co ty odlatujesz, mógłbyś troszkę dłużej zostać i już byś leżał, lecz ja tutaj nie poddawałem się, czekałem na niego i tutaj ostatnią minutę czekałem na smoka około, więc tutaj już wiedziałem, że zaraz będzie end walka ze smokiem i będę już mógł sobie odpocząć. Ile? 4 dni temu nagrywałem to, no, bo w niedzielę. Więc tutaj macie właśnie, jak to się po 4 dniach nagrywa. No. To był chyba końcówka listopada to była. A wy to oglądacie pewnie 4 lub 3 grudnia. Podejrzewam, że 4. O, i tutaj smok zlatuje i to będzie już chyba ostatnie hity dla smoka. Chyba, że się mylę. No i tutaj będą ostatnie hity dla smoka. Tu już wiedziałem, że cyk, że go zabiłem, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego. Myślę, że odcineczek Wam się spodobał. Zostaw suba, lajka, komentarz i wszystko. I co? Ja tutaj zbierałem expa i mówię sobie na RAR LO320.